Cześć, witajcie na kolejnym vlogu na kanale Agrozakrzewscy. Dzisiaj widzimy się na vlogu ze złożenia bel słomy. Jak możecie zobaczyć, dzisiaj za starami 6930 premium. Tutaj wraz z przyczepą Pronara. Brat przede mną jedzie 195 M-ką z Turem. No i jedzie z taką samą przyczepą Pronara i właśnie jedziemy po belę na pole oddalone o 30 km od naszego gospodarstwa. Wczoraj zbelowaliśmy tam słomę i dzisiaj właśnie zwozimy belę stamtąd. Już trochę mamy przywiezionego, także zostały nam jeszcze dwa kursy i stamtąd będziemy mieli zwiezione. Widziałem też pozytywny odzew na ostatnim vlogu, na tym pierwszym z testów z Cariboldi. Także myślę, że spodobały wam się vlogi i myślę, że będą się częściej pojawiać. Także myślę, bez zbędnego przedłużania, po prostu widzimy się na polu. Także witajcie już na polu. Tutaj, jak widzicie, tak się prezentuje zestaw 6930 wraz z Pronarem T23, a tutaj rzut oka na 195 M-kę. Tutaj brat zostawił drugą przyczepę z tamtej strony pola i ładujemy już tutaj właśnie z tego rogu i będziemy jechać w tamtą stronę się ładując. Także podczepiłem się już do drugiej przyczepy. Tam jedną mamy załadowaną, tam widzicie, właśnie stoi już załadowana i spięta pasami. I teraz podczepiłem się drugą. Już tutaj w tą stronę prawą mam załadowaną, teraz tu tylko lewa. Będziemy musieli się doładować na następnej działce, bo raczej tutaj bel nie starczy, żeby załadować pełną przyczepę. Tutaj tylko te cztery nam zostało tutaj z przodu. I tu widać w lusterku jeszcze jedna. Także tutaj jeszcze tylko 6. Doładujemy i będziemy jechać na następną działkę. Następna działka jest tutaj w sumie niedaleko, jakieś 200-300 metry za tymi domami w tej wiosce. Tutaj, jak widzicie, załadunek trwa dosyć szybko. Tutaj dwie bele naraz bierze, także się dosyć szybko ładuje. Ja tu od razu podjeżdżam. Ja tu od razu właśnie podjeżdżam też. I dosyć szybko ładujemy. Także tą całą działkę już mamy zebraną. Teraz będziemy jechać na następną działkę, tej doładować przyczepę do pełna. Tutaj widzicie właśnie załadowaną całą oraz spiętą pasami.
i właśnie dobrze, że akurat jest tu łagodny wyjazd, to dobrze wyjeżdżać, bo czasami wjazdy są dosyć małe i wąskie, to trzeba naprawdę się łamać. Tu widzicie rzut oka na cały zestaw. Co, od końca będziemy ładować, czy co? Od końca. To jadę już na koniec. Tutaj widać trochę belek jest już na tej działce. To jest dosyć fajna działka, długa. Śmiało 30 można jechać po polu. Widać, jest dosyć równe pole. Tam było właśnie wcześniej, były bele z pszenicy, tutaj widzimy już bele z przeżyta. Szczepy już załadowane, spięte pasami i lecimy już na gospodarstwo. Tak jak widać dobrze, tak jak widzicie, w okolicy żniwują. Tłoki. I dobrze, akurat nowe asfalty też. Już przyjemnie się jeździ. Dobrze, także myślę, że to już będzie koniec tego vloga. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i że oglądaliście. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie w postaci łapki w górę, suba oraz komentarza i podzielicie się swoją opinią. Co sądzicie o takich filmikach?